Moklerski oddział ruchu flagelantów zaprasza na dni otwarte. Przyjdź, zasmakuj picza, może zostaniesz z nami na dłużej. Szczerze? Tu co drugiemu tylko wino i panienki w głowie. Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? Proszę, proszę. Wiedźmin w kontuszu. Ostatni raz widziałam taki strój lata temu w Redanii. Myślisz, że nie pasuje do okazji? Ha, bardzo pasuje, ale na pewno będziesz rzucał się w oczy. U nas nikt ich nie nosi. Wyglądasz naprawdę nieźle. Może nie jak młody artysta, ale nieźle. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Masz, załóż to. Maska balowa? W czasie przyjęć noszą je wszyscy członkowie Mandragory. Jak taką masz, nikt nie będzie pytał, kim jesteś. Dlaczego noszą te maski? Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczepuje młode artystki. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Mhm. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Zwłaszcza, że on może się nas spodziewać. Co masz na myśli? W mieście natknąłem się na jego zbirów. Polowali na mnie. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Szanowna pani, łaskawy panie, mam niebywałą przyjemność powitać was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Opowiesz nam o tych widowiskach? Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić 3 wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Szkoda, bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Kalestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego Ofiru. Iluzja wizualna, ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich 2. Mowa o braciach Tuvena, prezentujących swój najnowszy mimodram. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś nie jedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Proszę, proszę.
A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona, tam na balkonie. Widzę ją. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. Wielkiej precyzji, aby wyzwolić. No, Geralt. Namaluj obraz. Proszę państwa, odejdź i wyraź siebie. Rzuć chłód. Chyba już to widzę. To są rytu. Profanie, to nie jest pejzaż. To manifestacja duszy tego człowieka. Proszę nie przeszkadzać. Nie wiem. Fiorent, jeżeli znudzą się panu te kolory, zawsze można wyrzucić je do wiatra i wziąć. Wybrodzę. Oczywiście, że tak. Transgresja w najczystszej formie. Kompozycja zaczyna nabierać kształtu. Tak, pan zapowiada. Cóż za ziemi. Zupełnie jak pole winorośli. To już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy, ciągłą walkę dobra ze złem i bunt. O tak, to cały on. Walka dobra ze złem. Dualizm człowieka. I bunt. Absolut. Trunek artysty. Uważaj, on naprawdę mocno uderzy do wyspy. Jestem odporny na uszy. Przypominam ci, że ty też nie przyszłeś sama. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! Kwiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. Do mnie? Nie ruszać się! Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. No, ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Villes. Łaskawa pani słyszała o mnie? Słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluję wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Z
ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią? Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów spoczynku. Państwa, proszę, że tak się nie da pracować! Zostawcie nas samych. Pretensjonalna. Wszystko mogli powiedzieć, ale pretensjonalna? Tyle czasu pracowałem nad tym monodramem, a najgorsze, że była tam hrabina Desperelle. Teraz już nigdy na mnie nie spojrzy. Lampiony. Podobno ich puszczanie przynosi szczęście. Niech będzie. Spróbujmy. Nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy. Jest równo, bo wydaje mi się, że prawy mankiet jest jakby dysz. Jest dobrze, nie denerwuj się. Mecenas Beauvau to naprawdę cudowny człowiek. To dzięki niemu miałam wystawę w ogrodach pałacowych. Czy to nie było zaraz po tym, jak pojechałaś z nim na tydzień do Belhave? Właśnie. Ja bym wolał nigdzie z nim nie jechać. Dlatego muszę zrobić dobre wrażenie. Pozdrawiam! Patrz na tego maga. Chyba rzuca jakiś czar. Zobaczmy. Te delfiny. To nie jest zwykła iluzja. On jest prawdziwym artystą. Robi wrażenie.
Wracając do tego studenta, sama rozumiesz, że mam bardzo wiele kandydatów. Drogi mecenasie, udowodnię ci, że warto we mnie zainwestować. Jak chcesz to zrobić? Po przyjęciu. Rządzę dla ciebie prywatny pokaz. No, moja droga, wyczuwam w tobie dar przekonywania. Chcemy zostać sami. Proszę wyjść. Mój zleceniodawca za to ręczy. Poza tym nie słyszał pan jeszcze. Chodźmy już. Zaczynam się nudzić. Nudzisz się, panie posłanie. Tu metafora nieustannej walki. List miłosny napisany na serwetce. Zobacz. Miłości moja, promyku słońca na firmamencie mego życia. Co za grafomania. Barwa. To tylko reprezentacja rozważań nad naturą piękna. Jest nieistotna. Zostawił lutnię, podobna do tej jaskra. Jego była porysowana. Ktoś mu ją kiedyś przyłożył. Przekroczyć granicę Poznania. Nie, puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakonie pomówne. Pewnie dostała je od Cyntryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. Co, jeżeli nie przyjdzie? Przyjdzie, na pewno. Nie denerwuj się. Jak możesz być taka pewna? Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy. Ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Cst. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc?
Mam nadzieję, że możemy liczyć na twoją dyskrecję. Oczywiście. Będę milczał jak grób. Szukamy Cecylii Belante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę. I mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. Szybko. Chodźmy na górę. Bogowie, to chyba Cecylia. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon. Krwawy odcisk dłoni. To on. Sprytnie. Wyważył drzwi i zrobił z nich podest. Musi być silny. Przekładając z drzwi stłuk doniczkę. Wdepnął w rozsypaną ziemię. Ślady butów ubrudzonych ziemią. Pewnie wspiął się po tej drabince. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. Ślady krwi. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Szkatułka z wyłamanym zamkiem, otwarta wytrychem. Pusty kałamarz, przewrócony w stronę pokoju. Płótno jest nacięte,
Obraz wygląda jak rozdarty nożem. Bogato zdobiony nóż myśliwski. Pewnie wytrącony w czasie walki. Kinkiet jest wygięty i usmarowany krwią. Ktoś chciał się go złapać. To wygląda na cenne, a jednak nie po to przyszedł. Na ościeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? Zamknięte i nie ma klucza. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Drogocenny klejnot, a na nim krwawy odcisk palca. To pewnie po niego przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa, jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny. Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcę. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń. Odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jak ozdoba, ale wbita w oko zabija równie skutecznie jak miecz. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu.
Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę? To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Oriane. To nóż myśliwski, służy do skórowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano te ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami? To zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć. Pani Oriano, czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce Toussaint. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To może być coś jeszcze innego. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. Chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Toussaint. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. To rzeczywiście może być prawda. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta.
Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrica kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Nie mogę zagwarantować jej bezpieczeństwa. Zwłaszcza, jeżeli jest jedną z odpowiedzialnych za te wszystkie przestępstwa. Wiedźminie, to nie była prośba. To był rozkaz. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu wiedźminowi. Ach tak... Ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Wydajesz się zdziwiona. Dlaczego? Nigdy nie przypuszczałabym, że Regis znajdzie wspólny język z Wiedźminem. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestię. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza, kiedy trzeba chronić bliskich. To żadne wytłumaczenie. Powinien znaleźć inne rozwiązanie. Na przykład poszukać pomocy. Czasami inne rozwiązania pojawiają się zbyt późno. Dobrze wiesz, że są ludzie i wiedźmini, którzy w obronie swoich bliskich robili gorsze rzeczy. Prawda, Geralt? O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę.
Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny, a ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Ta Oriana, to naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Beauclair. W sumie nie widziałem jej całe lata. Wiesz co? Opowiem ci o niej przy innej okazji. Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem, a ty uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia. I jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda. Ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour. Nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak.
Wiedźmin. Wielkie mimecyje. Mamusia mówi, że ja jestem bardzo złym ludziem, ale takim bardzo, bardzo złym. To ma...